Nie zapominaj, że jestem zwykłą dziewczyną, która stoi przed chłopakiem, prosząc go, by ją kochał. Ani jednej łzy? Nie wierzę, że to oglądamy. Wszyscy płaczą na tej scenie, nawet faceci. Gdy kodujesz 24/7, stajesz się blaszanym drwalem. Ta kwestia to klasyk, ale Hugh Grant milczy i ma minę, jakby się spierdział. Wszystko przyjesz. Przykro mi, ale te filmy są przewidywalne. Jedna osoba ma złamane serce, a druga mówi: naprawię to najlepiej jakąś wielką przemową. Co w tym złego? Cześć, mamo. Cześć, kochanie. Hej, Paula. Moja ulubiona poetka. Dlaczego Zoe nienawidzi komedii romantycznych? Nie wiem, ja właśnie oglądam Kiedy Harry poznał Sally. Bo utrwalają nierealistyczne, romantyczne paradygmaty. Gdybym jej nie urodziła, zrobiłabym badanie DNA. Co robisz w długi weekend? Dołączysz do nas? Zajmuję się synami mojego profesora. Powierzył mi swoje dzieci. Obłęd. Też się dziwiłam, gdy powierzyli mi moje. Zabukowałaś lot? Chcecie zobaczyć? Tak. Wracam do nierealistycznych, romantycznych paradygmatów. Kocham was, my ciebie też. Martwię się o nią. Chciałabym, żeby znalazła miłość, kompatybilność. Ich rozwód był taki przykry. Miłość to bałagan, a ty nie chcesz się ubrudzić. Poznałam... Na wykładzie był taki gość, całkiem interesujący. Mniejsza o większość. Mów. Cytował Lane'a de Botona. Ekstra, powinnam go kojarzyć? Tak. Gdyby nikt nigdy nie słyszał o pojęciu miłości, to by się nie zakochał. Cytował twojego idola. Zoe znalazła swojego kujona. Był sexy? Po prostu interesujący. Seksowny kujon? Interesujący. Powiedz to jeszcze raz. Interesujący, zamknij się, pewnie więcej go nie zobaczę. Interesujące.